Seks Misja to polski fantastyczno-naukowy film komediowy z 1983 roku w reżyserii Juliusza Machulskiego. Należy on do jednych z najbardziej kultowych polskich filmów z tamtych lat. Główne role zagrali Jerzy Sztur oraz Olgierd Łukaszewicz. A film zapadł widzom w pamięć za sprawą nietypowego osadzenia akcji i świetnego poczucia humoru. Dziś zapraszam Was do przeglądu kilku ciekawostek związanych z tą produkcją. Zapraszam również do subskrypcji kanału, zostawienia łapki w górę oraz skomentowania tego filmu. Początkowo Juliusz Machulski zamierzał w roli Maxa obsadzić Jana Englerta, ale zrezygnował z tego pomysłu, gdyż wolał kogoś, kto lepiej wyeksponuje jej komediowy charakter. Juliusz Machulski wraz z Ryszardem Zatorskim napisali scenariusz kontynuacji Seks Misji. Akcja rozgrywać się miała 20 lat po wydarzeniach z filmu, lecz scenariusz, z którego Machulski nie był zadowolony, spoczął w jego biurku. W ZSRR film został ocenzurowany, wycięto z niego 40 minut. Zrobiono także zupełnie nową czołówkę po polsku z tytułem Nowe Amazonki, nad którym był rosyjski napis Nowe Amazonki. Seks Misja trafiła do ZSRR, ponieważ film wcześniej obejrzał Michał Gorbaczow, który podczas jednej ze swoich podróży wylądował w Warszawie i aby zagospodarować sobie kilka godzin wolnego czasu, udał się do kina, gdzie grano właśnie Seks Misję. Film bardzo mu się spodobał. W scenie wyszukiwania najstarszej starowinki na ekranie komputera zostaje wyświetlona lista nazwisk. Jedno z nich, czyli Quinto, nawiązuje do poprzedniego filmu Juliusza Machulskiego pod tytułem Wabank. Na motywach filmu w 1991 roku w filmie LK Avalon powstała polska gra komputerowa, która stała się wielkim przebojem wśród graczy. W 1984 roku odbył się w Minneapolis pokaz filmu urządzony specjalnie dla feministek. Po obejrzeniu filmu mówiły one, że mimo tego, że film im się podobał, powinien być zabroniony, ponieważ jest faszystowski, antyfeministyczny, szowinistyczny i seksistowski. Feministki czuły się także zmanipulowane, ponieważ podczas projekcji brały stronę mężczyzn. Juliusz Machulski specjalnie nagrał scenę, w której Jerzy Sztur układa palce w znak litery V, żeby cenzura ją odrzuciła i nie czepiała się reszty filmu. Nie do końca się to udało. Polska wersja i tak została ocenzurowana. Z tego powodu trwała 3 minuty krócej niż w innych krajach. Usunięto m.in. fragment, gdy Max mówi: kierunek wschód. Tam musi być jakaś cywilizacja. Było to wyśmianie robienia wszystkiego pod dyktando ZSRR przez władze PRL. Film zajął pierwsze miejsce i zdobył 20% głosów w konkursie zorganizowanym w drugiej połowie roku 2004 przez magazyny Cinema i Esencja oraz serwis internetowy Stop Klatka na najlepszą komedię. Podczas bitwy w podziemiach Max zostaje trafiony tortem w ramię, jednak po kilku chwilach jego ramię jest już zupełnie czyste. Zdjęcia do filmu realizowano w Łodzi, Wieliczce oraz Łebie.